Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4, sezon drugi. Tak, i młody już nam tutaj wstał, ja mu chyba kazałam parę razy spać, tak, ale też i Emilia wstaje, więc tak, skorzystaj, weź prysznic i weź sobie już śniadanie. No oczywiście, słuchajcie, jest sobota, tak, więc w sobotę dzieciaki zawsze zbudzą wam się z samego rana, nie dadzą pospać, no bo sobota, ale na tygodniu spróbujcie, wiecie, wyciągnąć o godzinie 8 z łóżka, to gdzież? Gdzie ty się... Aha, bo tak się szybko jakoś podziałaś. Tak, pisaliście mi, słuchajcie, że Ben jest seniorem i ktoś tam sprawdzał i prawdopodobnie on we wtorek również odejdzie, więc mamy jeszcze 4 dni razem, na szczęście. Czekaj, Lu, co ty byś mógł zrobić? Łazienki są zajęte. Weź to pranie odłóż, nie wiem, co to pranie tu robi w ogóle. Czy ty... Czekajcie... Dobrze, weź to wygaś. I chcę zobaczyć, co możemy tu ulepszyć. O, osłona kominka, bo ja bym chciała no, mieć pewność, że ja się tutaj nie zjaram kiedyś. Madzia jest głodna, proszę sobie wziąć resztki. O, przepraszam, że jest zajęte. Teraz? Teraz da radę. Ale czekajcie, bo Stefan nie może wziąć. Weź resztki. No i wspólne tutaj śniadanko. Lu, czy ty jesteś głodny? Nie, ty będziesz musiał do toalety. To proponuję skorzystać, wyczyścić, a potem ulepszyć na samoczyszczenie. No, Lu dzisiaj ma, słuchajcie, wolne, to niech on się zajmie tutaj, wiecie, majsterkowaniem. Madzia natomiast chciałabym, jak już się naje, niech sobie troszkę posurfuje po kanałach i spróbujemy, słuchajcie, jej wbić tu sławę. Właśnie, tu mi się przypomniało, że ja miałam tu... To jest ładne, to sobie zostawimy. A tu właśnie ostatnio odkryłam, że można to też dodać do sławy, o. I sobie te wszystkie pododajemy do sławy. Sprzedamy. I jeszcze Madzia jakiś obraz może namaluje. O, proszę. Czemu? A, bo z tego jesteś smutna. Dobrze. Młody, ty natomiast tak. O, sama zaczęłaś się tym bawić. Możecie się bawić tym razem? Tak, i Madzia dzisiaj urodzi, słuchajcie, właśnie jej się zaczął ten 3. etap ciąży, ostatni. O, ziemia jest niezdrowa, broń Boże, nie jedz tego, młody. Dobrze, baw się w szpital. Ale możecie, że baw się wspólnie, czy coś przyjazne? Więcej... A ty? Możesz tu baw się w szpital? Nie, oni mogą tylko osobno, szkoda. Właśnie, pokaż, co ty tu masz. Nie tu. Mogę to... O, teraz to widać wszystko. Empatia. O, ty empatii musisz się tutaj pouczyć. Tutaj masz. Ja ci... Co to jest to drugie? To? A, schody do poznarzenia. Nie, baw się tutaj. Młody, pokaż ty, młody, swoją empatię. O, z empatią dobrze, on konflikty, co ty po... Ucz słowa przepraszać. Przepraszam. Dobrze, to zaraz tu może Lusie tobą zajmie troszkę. Niech on tam skończy i tutaj będzie wychowawcze, ucz słowa przepraszam. Dobrze, Madziu, czy ty już tutaj spoko całkiem? Weź tutaj to. O! Dobrze, mi się wydaje, że tu już jesteś uchahana. Jesteś uchahana. Idź tutaj to posprzedawaj do sławy. I myślę, że jak sobie tutaj pomalujesz obraz, to zrobić się i trochę lepiej. I znowu jesteś głodna. Młody, pokaż, jak ty tu z tym stoisz wszystkim. Dobrze, empatia jest, co jest w kontrolowaniu emocji jeszcze? Instrumenty bądź bieganie. Nie, chodź tutaj sobie... Zrelaksuj się przy klasycznej, to ci powinno tutaj troszkę zrobić. Wiecie, chcę, żeby te dzieci w miarę moje dobre były, tak? A ty co, tu już się odempatiowałaś? Co ty tu chcesz zrobić? Czytaj ogłoszenie, a to czytaj. Weź poczytaj, weź tutaj przyjazne, zaproponuj przyjaźń, weź troszkę z koteczkiem. O, i pogłasz. Chciałam też, żebyś tu się przygotowała do tego, bo młody to chyba przygotowany w tej kwestii. A nie, zdolność z wiesperności, by zyskać stopień harcerza jednorożca. O, widzicie, to czekajcie. On poza tym może robić tu eksperymenty i też to powinno mu wbić. O, zanim Lu, wiecie, tu ogarnie, to będzie. Dobrze, Lu skończył. Idziesz młodego uczyć? Tak. To weź skończ chwilowo te eksperymenty. Tak, już ojciec, widzę, do niego idzie. A, ogólnie jest 10:00, ja stwierdziłam, słuchajcie, bo pisaliście, żeby nie odbierać dzieciom ojca, tak? Stwierdziłam... Okej. Stwierdziłam, że no w sumie Krzysztof to bardziej do Madzi miał jakieś ale, prawda? Niż... Czemu nie? A, znudzone, to tego cię pouczę. Niż do dzieci, no i może teraz chce z tymi dziećmi mieć kontakt, tak? Więc dzisiaj on razem z dzieciakami gdzieś się wybierze. Dobrze, czy tobie tu wbiło? Nie. A do kogo ty dzwonisz? Tak, dzisiaj razem wyjdziemy, tato. Madzia, bo ty do pracy na bank nie idziesz. Dzień wolny, poproszę. I śmigaj tutaj, szybko sobie skorzystaj. Pani, ja nie chcę do pracy, bo chcę siku. O Boże, zobaczyłam cię go. Weź, wyjdź, bo chcę siku. No siku chcę, proszę wyjść. No i coś narobiła! Wiesz co? Idź, ja będę miała nową tą. Wstydu mi narobiłaś. Ale za to sobie weźmiemy kąpiel z bąbelkami. A wy dzieciaki, co tutaj? Czekajcie, czy jej to wtrybiło? Czemu to za każdym razem muszę rozwijać? Dopiero zaczęte. A idź sobie jeszcze tutaj, poćwicz to. Ty młody, czekaj. Ja wiem, co ja ci muszę zrobić. Tu... Rysunki. Czy ja mogę tu malować? Nie, ja nie mogę tu malować. On chyba potrzebuje ten stolik do malowania. To czekajcie, ja mu kupię ten stolik. Jak powiedziała Madzia, że kupi, nie wiedząc, ile ma pieniędzy. No, akurat nam wystarczy. Dla dzieci. Tu są zdolności. To jest ten stolik ten. A weźmiemy jakiś taki, będzie tu pewnie pasował. O. O, wiosenną ozdobę możesz zrobić. Madziu, już lepiej trochę? A jak... Wyjdź stąd, kobieto! Przecież ja cię zwolniłam! Za twoją niekompetencję. Bo własną. W sumie nie wiem. A czekajcie, tutaj to ten... Jezu, Madzia jakaś tu zrozpaczona, do czego to doszło. Wytrzyj to i idź panią Karolinę zwolnij, sobie zatrudnimy nową. Służba. Zarządzanie. Zwolnij. O, Lu może sobie wejść, to jest mój mąż. Dobra, Stefan osiągnął 3. poziom. Czy to mu zatrybiło w związku z tym? Te konflikty mu muszę ogarnąć. Nie, nie zatrybiło. Chyba, nie wiem, jak on skończy, to będzie... Ta zdolność jednorożca. Lu, bo ty nie masz co robić. Weź tu panią Karolinę, przywołaj do porządku. Zatrudnimy sobie, nie wiem, jakąś Janinę. Zwolnij. Wypad. Dziękuję. Czemu traci popularność? O, a ten dostał to już. Nie, nie dostał. To co to było za powiadomienie? A, że na zbiórkę idziemy. Okej, dobra. Dobrze, okej. Lu, weź... nie to. Co to jest kuracja gwiazd? Dobra, nie wiem. Wynajmij usługi i ci zrobię tą kurację gwiazd, bo mogę. Sorry, przeklikałam. Co to jest kuracja gwiazd? No dobra, idzie ci tam trzeba. Kto do mnie dzwoni? Tak, chcę, Basiu, pogadać, jestem nieszczęśliwa. Młody, co ty z nim chcesz robić? Opowiedz historię. To też na coś działało, pamiętam. Baw się. Oni się dziwnie teleportują dzisiaj. Ty miałeś do harcerstwa, ty iść, ty. Idź na zbiórkę. Jesteś spóźniony całe 2 minuty, już. Śmigaj, panie harcerz. Ty ładnie wyglądasz. Tak, młode, zostaw jego. Weź, jedz to, jak sobie to wzięłaś. I wiesz co, pójdź sobie później pośpiewaj, nie wiem, podrzyj się ostrej jazdy, czegoś. Madzia sobie rozmawia. Czekajcie, bo Lumi nie zatrudnił nowej tej, pani gosposi. Czekajcie, ja chcę z tą popularnością zobaczyć. No on ma tu tą gwiazdkę. No nie wiem, zobaczymy z tym Lu. No mi zależy na sławie tak, no bo przecież nasz teść jest sławny. A my chcemy służbę. I nie panią Karolinę. O, młoda, jak ładnie posprzątała. Tak, idź sobie pośpiewaj. Nie wiem, gdzie on polasł. O! Dobrze, zaraz będziemy mieli nową służbę. Madziu, jesteś tak strasznie głodna. Tylko weź tutaj skorzystaj. Czemu ty masz... A, bo tu tego nie ma, dobrze. O Jezu, da się drze, weź resztki. Jak się zastanawiałam, słuchajcie, gdzie Madzia powinna urodzić, bo rodziła w sumie w szpitalu. Nie to chciałam. Chciałam zobaczyć, czy to jest... Tak, jest wyłączone. Rodziła pierwsze dzieci w szpitalu, z tego co pamiętam, co mi się wydaje, więc myślę, że drugie urodzi sobie w domu. Słyszysz, jak młoda śpiewa? O, czekajcie, przyszła Janina. Jak się pani nazywa? Ayaka. Będziesz Aja. No. Weźmy ją tu, służba, goście. Ignoruj obowiązki. Zadanie. No wszystko w porządeczku. Dobrze, weźmiemy jej tutaj, tylko przydzielimy łóżko, bo to miała tamta. Widzicie, młoda, pewnie jaka bardziej kompetentna. No. Pokaż, co z tobą trzeba tu byłoby zrobić. Nie to, tylko to. Rozstrzyganie konfliktów. Przepraszam, no i empatii byś potrzebowała. Dobra, zaraz Madzia cię tutaj też pouczy troszkę. Przepraszam. O, Stefan wrócił z harcerstwa. Pięknie, mądre dziecko. Ten też konfliktów tu potrzebuje. No, myślę, to jest. Dobrze, jesteś głodny z tego, co widzę. Też jestem głodna. A weź resztki, zresztą ja całe życie głodna. I tak, ja chcę ci tutaj to wbić. Czy ty masz jakieś graty przy sobie? Aparat. No, aparatu ci nie pozwolę sprzedać. Zobacz postępy. Gdzie ty poszłaś? Zostaw to, matka macie tu uczyć. No dobra, niech się najpierw naje. Dobrze, czekajcie. To posprzątać, to dobra. Tu jeszcze ozdoby, towarzyskość, interakcje. A, bo my mamy to wszystko wbić, widzicie? To co jest najmniej? To, dzielenie się. No 2 rzeczy niby oddaliśmy, też naukowiec jest mały. Dobra, to wiesz co, to ty idź sobie tutaj, o, eksperymentuj. Może coś wynajdziesz, to to oddamy, o. I to będzie całkiem interes. Madzia tu się nam bardzo rozbawiła. Co się naszło? Młoda, zostaw to, bo matka idzie ciebie uczyć, przepraszam. Tutaj usiądź przy mamusi. Albo dobra, stój sobie tu. Wzrasta ci tam coś trochę? Super. Aha, to etapowo się uczy. To potem jeszcze możesz ją wychowawczo uczyć. Dziękuję. Co ja z tym Lu zrobiłam, że ja się dowiem? Stary, gdzie ty jesteś? Co ty robisz właściwie? Nie wiem, co ja z tym człowiekiem zrobiłam. No wysłałam go na jakąś kurację gwiazd. Czekajcie. Aha, to usuwa te punkty, okej. Tak to jest, jak człowiek gra i nie doczyta. I co jest, surfuj po kanałach, a potem sobie, nie wiem. O, odpowiedz na maile. O, my zarobiłyśmy, bardzo ładnie. Ja się boję, kiedy Madzia zacznie rodzić. Gdzieś jutro nad ranem, nie? Dobrze, ale jest... Gdzie pożar? Kto mi... Młody! No wiesz ty co, ty jesteś normalny? O! Dobrze, że Aja i Madzia to są wydarzone kobiety, widzicie? No. Wow. Dobra, ale jest już 18, jest wieczór, więc wydaje mi się, że to już jest dobra pora wręcz, żeby wybrać się na wieczorne te... Młody, skończ. Na wieczorny wypad na kręgle. Oj... Madzia, weź sobie coś namaluj. Będziesz bardziej sławna. Ty się zestresowałeś. Proszę tu surfować po kanałach. No, dzieciaki już pozałatwiać się. Super. I idziecie, słuchajcie, do kręgielni z waszym ojcem. Tym biologicznym w sensie. Dobrze, kochani, jesteśmy na miejscu i nie to, że 10 minut prawie spędziłam na szukaniu, gdzie jest kręgielnia. Tylko widzę, że nie ma Krzysztofa. Nie wiem, dlaczego nie dołączył. Jest za to Lu, więc Lu chyba się tutaj poczuwa, że pomimo, że wiecie, to jest spotkanie z tym, to on tu jednak, wiecie, będzie pilnował. Więc okej, więc niech on sobie tutaj się czymś zajmie. O, oliwki tak bardzo bym zjadła. I zamówimy sobie... a czekajcie, tam było, że dla sławy drink. A to jest dla grupy. No chyba nie mówisz o dzieciaczkach, no ale... Dobrze, to zamówimy wodę. To będzie dobry drink. Dzieci natomiast tak. Czy tu? O, jest księżycowe. Zrobimy sobie zaraz grupę, jak się pojawi Krzysztof. Na razie wy może tutaj chwilę sobie posiedźcie razem. Czekam, aż będzie Krzysztof. O, jest Krzysztof, dobrze. To tak, chciałabym, żeby... Zaraz, bo tu ktoś chyba nam zajął. Pójdziemy na ten. Graj w kręgle. O, to były gdzieś kiedyś te tury? Myślę, że tak jest 19. Razem, tylko wiecie co, ja chcę, żeby jego usunąć z grupy. Tu można działania, opuść grupę, dobrze. A dzieciaczki sobie tutaj... Aha, bo rozwiązałeś całą grupę, mam rozumieć. Otwórz grupę. Nie, ja nie chcę z Lu, ja chcę mieć z Krzysztofem grupę. No to jest. Co ja wcześniej kliknęłam? Graj w kręgle. O, tu jest. Myślę, że 5 rund razem na razie wystarczy. No, dzieciaki. Raz. Młody, ja nie wiem, do kogo ty gadasz. O, śmigaj tu. Dobrze, co tu się wydarzy? Co tu jakiś Irokes ode mnie chce? Czy ja tu mogę coś... No, a przywitajmy się w sumie, dlaczego by nie. Jakiś Michał przyjazny, o. Dobra, młody sobie tam wziął. Gracie sobie tam? A, młoda poszła odstawić szklankę. Tacy jacyś grający jesteście. Dołącz do trwającej gry. A ty, młody, zamiast pić miałeś grać. Też ci pragnę przypomnieć. Wiecie co, coś to granie bardzo im idzie. Wszystkim. Nie wiem, może te dzieci za małe jeszcze na te kręgle. O, patrzcie kto tu, o, urzęduje. Weź ożywioną rozmowę. Kto tu do nas dzwoni? Ale to ja nie wiedziałam. Bo mamy na 21 ustawioną, wiecie? Dobrze, to zaraz będziemy wracać. Gdzie tu ten nasz... Ojciec Polas. Tato? Tato? Tato! Nie, że coś, ale szlak mi ojca trafił. On sobie zwyczajnie poszedł. Nie wiem, słuchajcie, czy wynika to z tego, że się rozczarował jednak tymi dziećmi? Czy o co mu chodzi, ale dobrze, no skoro tak, to wracamy do domu. Ewentualnie jeszcze jutro jest niedziela, dzieci odwiedzą go u niego w domu. Też to jest zawsze jakaś opcja, prawda? Okej, słuchajcie, dzieciaki idealnie wróciły przed ciszą nocną, więc tak, ty no tak średnio zmęczona jesteś, ty jak zwykle padasz, to idź spać. Madzia też jest zmęczona. Czekajcie, ja słyszę, że coś tu się zepsuło. Możesz to naprawić? Aha, to jest tylko śmieci do wyrzucenia. Okej. Madzia jest wykończona, więc też proszę kładź się spać. Obrazu nie skończyłaś, skończysz jutro. Lu tylko naprawi w sumie i też będzie śmigał spać. Rano sobie zje śniadanie i już go ogarniemy. Dobra, jest 5 nad ranem, a Madzia się głodna zerwała. No, nie mam serca kłaść się jeszcze raz spać. Dzieciaki już tutaj pogoniłam, żeby spały znowu, bo przed chwilą wstawały. I w ogóle doszła do nas smutna wiadomość, mianowicie nie żyje Martyna. Tak, możemy sobie to w sumie na drzewku zobaczyć. O właśnie. Martyna nie żyje, a ona... Gustaw jeszcze żyje na szczęście, ale podejrzewam, że on też powoli już się będzie kończył. On był w sumie najstarszy tam, nie? Tak mi się wydaje. Oj, plecy cię, Madzia, bolą. W ogóle... Mam nadzieję, że zaraz urodzisz, wiesz, i nie będziesz już się tyle męczyć. Jeszcze chciałam, bo widzę, że Aja tutaj nie sprzątnęła podłogi, to sobie my sprzątniemy. O, i super, Stefan wstał. W ogóle dzieciaczki są nieszczęśliwe z tytułu, że ciocia Martyna umarła. No, widocznie były zżyte. Weź to, nie idź już spać. Madziu, wiesz co? Nie, wiesz co ja chciała? Weź tu kiedyś było... Pogłasz. Było coś takiego jak kojące ukojenie z kotem. Przytulenie, coś takiego. Nie wiem, może po prostu bardziej musimy się z nim lubić, to on wtedy jest nam w stanie to zapewnić, ale wiem, że coś takiego było. Dlaczego ty stoisz w kącie? Czy ty masz znowu jakiś problem? Ty masz znowu problem, dobrze. No dobra, tego na razie nie ma. Idź sobie skończ obraz. I zdecydowałam, że Madzia jednak będzie rodziła w domu, słuchajcie. Weź sobie najpierw prysznic, potem sobie weźmiesz resztki, będziesz mógł jeść nawet przed telewizorem, wiesz? Młody, no wiesz co, ja mam teraz obiekcję, co by cię puszczać do tego. Do do robienia tu, no ale no dobra. Może nie zjarasz znowu wszystkiego. Czy ja mogę wiedzieć, co ciebie tutaj tak interesuje? Aha, wszystko stawiasz tutaj, nie wiem dlaczego. Proszę mi to wszystko zjeść. Jak nawyciągałaś, to teraz proszę to skończyć. Poród się zaczął, ojoj, a ten zepsuł prysznic. No nic. Nie zatrudniaj miksologa, tylko jak skończysz, to wiesz co? I ona mi to naprawi, ja chciałam, żeby on sam. Nie to. To i zjedz. Dobrze, Madzia, no wiecie, ma urodzić sama. Za ile ty urodzisz? Za 3 godziny. A, to tak rzut beretem. Jeszcze zdążymy coś przekąsić pewnie. Gdzie ty idziesz? Wiecie co, zaraz niech ona się załatwi i ja ją po prostu zresetuję. Weź tu się pokaż, dziecko. Bo to jest już niemożliwość wręcz. Z tymi bagami simsowymi. Madziu, skończyłaś? To weź sprzedaj, może sławę sobie bijesz. O! Jak pięknie! Mamy 1. punkt. I ja bym chciała wziąć zauważalność. O, super, bo może teraz pan teść tu. Właśnie, zaprośmy teraz na szybko Rose i zaprośmy Karla. Aha, Karla dalej nie mogę zaprosić, bo on jest za super gwiazdą. To dobra, to... Kto to jest i dlaczego wy się aż tak nie lubicie? Dobrze, Rose będzie. Zaproś tu Karla. Młoda jest nieszczęśliwa, może zdąży to sprzątnąć, to jej maniery się wbiją. I chciałabym, żeby ona tą empatię poćwiczyła. Weź baw się w szpital. Młody sobie tu wbijaj, tak. Gdzie jest Madzia? Na toalecie, wiesz co? To byś jeszcze może zdążyła coś... Czekajcie, stoi ten tort. Weź sobie zjedz. No tak akurat przed porodem. A ty coś... A, ten zaczął panikę, że Madzia zaczęła rodzić, dobra. Weź tu do mamusi i niech cię przytuli, wiesz? To zawsze pomaga. No i Karl zaraz też przyjdzie, wszyscy będą przy porodzie Madzi. Madzi, możesz tutaj... przyjazne. A weź może porozmawiaj z nim. Basiu, ja teraz rodzę, nie wpadnę do ciebie, przepraszam. Siema. pan tu flirciarski się zrobił, może porównajmy się. Nie pamiętam już, co tutaj wbijało im tą przyjaźń tak bardziej, ale dobra. O, a dobra, to wam nie wbija. Przyjazne. Aha, dziadek jest taką sławą, że no. Weź jeszcze, pokaż. Chwila, muszę ich wszystkich poogarniać. Empatia, kontrolowanie emocji to jest słuchanie tej muzyki klasycznej, więc niech sobie posłucha. Co robi młody właściwie? A, on dalej eksperymenci. A, niech on to robi. Czy mu to już wbiło? Drugi poziom? Nie, nie wbiło. On to niech robi. A potem w ogóle niech sobie też... Co, nie ma jedzenia w lodówce? Jak to tak? Lu, czy ty mógłbyś coś ugotować? Albo poproś to, niech zrobi. Służba. Nie, zarządzanie. Na przyjęcie posiłek. Może na przyjęcie, niech będzie więcej. Zobaczymy, co ona tam majstruje. A, Madzia, jak ty tu? Wy się tu nie lubicie. O, będzie kołyska, ale tak w wejściu? Madziu, a talerz tak na podłogę. No dobrze. Aha, to ktoś musi sprzątnąć. Młoda, aha, bo ona miała posłuchać. To potem sprzątnij. O, rośnie ci kontrolowanie emocji. Dziewczynka, super. Mam dla niej imię. To będzie Eliza. Okej. I chłopiec! A chłopiec będzie, słuchajcie, Sylwester, bowiem... Sylwester. Bowiem dlaczego? Bo tutaj, prawda, mamy Emilię i Elizę i będzie Stefan i Sylwester, że na te same imiona, na te same litery chciałam imiona dla dzieci. Tylko nie mów, że... A nie, bo to jesteś nieszczęśliwa z tytułu tego. O, i zaczekajcie, zobaczę, jak ona reaguje. Poznaj nowe rodzeństwo. Nie jest z tego tytułu zadowolona. Ale to wiesz, no rodzeństwo, tak? No dobra. No nic, gdzie jest jeszcze jedno? Dobra, to jest w dobrym miejscu dziecko. Czekajcie, muszę te dzieci poprzerzucać. Nie, tak chciałam. Tu... To rzucimy tu. Możesz tak trochę się przesunąć, dziękuję. A to dziecko... O, już. Mamy ułożone dzieci, super. Co wy tu chcecie? Nieszczęśliwe, że ma dzieci. Dobrze, bo tu nam dzieci płaczą. Mam nadzieję, że to jest Eliza. Nie, to jest Sylwester. Przemaluję im po prostu te kołyski. Pokołysz. Ty tutaj też weź nakarm i podrzucaj. Tacy szczęśliwi rodzice. Młoda tu nie jest zachwycona. Ten to ma totalnie gdzieś, co tutaj się dzieje. On jest nieszczęśliwy z tego tytułu. Poznaj nowe rodzeństwo. No, ta nie jest zadowolona, tak? O, mamy szparagi, słuchajcie. No to co sobie zjemy przynajmniej. Ty jesteś tutaj głodna. Ja bym chciała... To już jak zjesz, bo jak ci kliknę, to tobie się już anuluje przecież. Dobra, zostaw to, bo... Madzia, nie. Ty do żadnej pracy nie idziesz, broń Boże. Tak, ty nie idziesz do pracy. Weź sobie... Dzień wolny. Jeszcze mamy chyba dzień wolny, prawda? Tak, jeszcze mamy 3 dni. Zresztą, czy ja nie mogłam wziąć sobie wolnego w sprawach rodzicielskich, czy coś takiego? Powinnam mieć gdzieś to. No nic. Jeszcze sobie sławy troszkę nabiję. No, nasze dzieciaczki śpią. Czy ty jesteś zadowolony z tego rodzeństwa? Chyba średnio. Dobrze, Madziu, bo ty masz aparat, z tego co ja pamiętam. Zrób zdjęcie Simowi. Ja chciałam, żebyś ojcu tego zrobiła jeszcze. Też powiesimy na ścianie. O, jak pogratulował, pięknie. O, takie przesympatyczne. I duże. I myśmy chyba w poziomie mieli, prawda? No i resztę też się wrzuci na jakiegoś Instagrama, czy coś, sława nam się nabije. Dobrze, Madziu, czy ty byś mogła jeszcze tu spróbować, nie wiem, wykrzyć uwielbienie? No, to nam, dobra, będziemy ciebie wielbić po prostu cały czas. O, O, ten idzie jeszcze na zbiórkę. Krzycz to uwielbienie mu. Dobrze, a ja tutaj zaraz wybiorę to, które jest najbardziej opłacalne, że tak powiem, to zdjęcie. Je zostawimy. Tutaj znakomita 11. To zostawimy. O. I wejść dodaj ramkę. Tutaj będą rodzice. A tutaj sobie to zaraz posprzedajemy. Tu wejdziesz, nie wejdziesz. Dawaj tu. O, dobra. Dawaj jeszcze z tym uwielbieniem. O, to nam się popsuło. Ale widzicie, a ja jednak dobrze sprząta. Jest tutaj ogarnięta. I chyba tutaj podziel się historią też jest całkiem spoko na ich relacje. No ja bym chciała, żeby oni więcej mieli jakieś interakcje, nie tylko te 3, no ale cóż. Dobrze, pani mama idzie. Dobra, temu się już znudziło. No w sumie jesteśmy głodni, więc ja bym się nie obraziła, żeby coś zjeść. Czemu wszyscy jecie w kuchni? Nie możecie zjeść przy stole jak pół ludzie? Co to jest? Wyrafinowane poniemienie. Aha, i teraz ten będzie nam problemy robił? No trudno. Ty miałeś iść na zbiórkę, młody. No, śmigamy, śmigamy. Czy ty na tej zbiórce ja ci... No... Halo! Dobra, trafił. Jest, pracuj ciężko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie co? Madzia i Lu, ty tutaj siadłeś. Zamówimy sobie jeszcze nianię do pomocy, bo no jednak trochę potrzebujemy wsparcia. Wynajmij usługi. Niania. Weź tutaj, sprzątnij to. Patrzcie, tu ona niby jest nieszczęśliwa, a się zainteresowała. Z jednym i z drugim sobie pogawosz. No. Madziu, jak zjesz, może zdążysz przewinąć, zanim przyjdzie pani... Kto to jest? To ostatnio zrobiliśmy chyba i było okej. A ty co tu mi o Basi myślisz, co? Co to ma być? Dziwna ta niania. A, bo Basia jest tu. Wiesz co? Mi się ta niania nie podoba tak stosunkowo. Ja chcę ją zwolnić. Dobra, powitajmy ją. No zobaczymy. Czy ona ma jakieś kompetencje, czy nie ma? No dobra, dajmy jej szansę. Nie oceniajmy po wyglądzie, prawda? Zmień tu brudną pieluszkę, bo tu... Widzę, nie do końca. Nie to, tylko chciałam nakarm i weź przytul. Tutaj też nakarmimy i przytulimy i powinno być ok. Dobrze, młody, ty jesteś teoretycznie szczęśliwa, a nieszczęśliwy ze względu na śmierć. Ale ja chciałam, żebyś ty... Zaraz, pokażcie te postępy. Nie jest takie hopa-siupa, jakby się wydawało. Wiesz co, ciebie bym prosiła, żebyś ty tam coś się uczysz, ale weź sobie jeszcze muzyczkę, posłuchaj, weź sobie jeszcze tutaj, pobaw się w szpital i... Lu, załatwiłeś się? Super. To zaraz podejdziemy tutaj, chodź tu. Weźmiesz młodego, tu ogarniesz. O, stowarzyskości. O, to aż 12. Ojej. To tego naukowca może ci ogarniemy. Ale tak, przyjazne weź. Obejmij czule. Może to młody też powinien coś, wiecie, wykazywać. Przyjazne. Czy tu będzie jakoś zaznaczone z tym harcerstwem? Chyba nie będzie. To rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu, a ty potem, stary, słuchaj, weź go poucz... Tego przepraszam, bo to on to tutaj ciężko z nim, jak widzę. I od razu to. A Madzia później się zajmie Emilią. No, tutaj sobie to śpi. Dobra, skończ te dzieci tutaj ogarniać, to weź sobie tu skorzystaj. Pani babciu! No. Ja tu nie będę ryzykowała kolejnego pożaru. Dobra, gdzie jest moja córka? Ona się tutaj bawi, zaraz Madzia tu kończy. Wiesz co, Madzia, to weź ty jeszcze od razu tą prysznic załatw sobie. Co ty chcesz od tego mojego dziecka? Spało grzecznie, by spało. No, te tutaj się uczą. A wyobrażacie sobie czwórkę tak uczyć na przemian? O, a ty już gdzie? Ty już gdzie się podziałaś? wita się z tymi dzieciakami. Chyba jej się... Nie, to z nią się witała. Usiądź sobie tu. I Madziu, tak, proszę. Wychowawcze, przepraszam, i wychowawcze. Dziękuję i tak dalej. O, od razu Madzie, jaki brzuszek. Dobrze. Wy tutaj... A, już wszystko jest nauczone, tak? A to też uczyłeś? O, tak, słuchaj tutaj. Tak, on go uczy tego rozstrzygania konfliktów. Czekajcie, chwila, niech ja to ogarnę. Nie, młody ma tu fajnie. Kontrolowanie emocji, to by się przydało. To młody, wiesz co, weź sobie tutaj... zrelaksuj się kilka razy, tak? Ty też powinnaś w sumie, jak już skończycie tutaj się uczyć. Kto do mnie dzwoni? Dzięki, Basiu, ty, Basiu, jesteś taka kochana. No, Madzia, jak skończy uczyć się, ja bym prosiła, żebyś posurfowała po kanałach, bo no, żeby ci się rozrywka też wbiła. O, Lu i ten się bardzo przyjaźnie, no cieszę się. Lu, wiesz co, bo tutaj możesz to ulepszyć. Chociażby powłokę zrób, może tak nie będzie się to dmiło, czy coś. Ty! Ja ci tu dam. Jak to się robiło? Czekajcie. Zdyscyplinuj. No wiesz, ty co, twój brat taki, ten... Karę dostaniesz. Idź do kąta, o. Co to ma być? Wypad. I jeszcze masz to posprzątać. Madzia, to nie tak. To tu. Ja wiem, że ty jesteś wykończona. Dzisiaj był poród. Kto do mnie dzwoni? A dziękuję pani. Nie pamiętam pani o co kaman, ale okej. I ty też idź spać. Ja wiem, że jest 19, ale tu są wszyscy wykończeni, tak? Ty, pani od szlabanu, relaksować mi się tutaj. A, ona ma ten szlaban tutaj. A niech siedzi, może się nauczy w końcu. Młody też tutaj, zrelaksuj się, możesz pić wodę i słuchać muzyki. Nic ci się nie stanie przecież. Dobra, tamtej szlaban minął, ty sobie skończ tu. Będę musiała teraz pokój dzieciakom urządzić. Nie wiem, jak my się tu pomieścimy. No, wiecie, może się przeprowadzimy do teściów? Czemu nie? Co o tym sądzicie? Ja bym się nie obraziła. Dobrze, to ci wystarczy. Idź tutaj, skorzystaj. Czekajcie, bo mi to zasłania. Weź prysznic i też idziesz spać. No. Mam nadzieję, że to coś ciebie nauczyło tu. No. Trochę odpowiedzialności, właśnie. Tutaj temu jeszcze kontrolowanie emocji trzeba ogarnąć. Zostaw to. To może wiecie co, jeszcze raz, niech on sobie się tu porelaksuje. On jest jakiś taki młody, gniewny. No tu, śmigać, spać. I ty też spać. Dobrze, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wiem, że teraz w niedzielę mieliśmy się jeszcze z dzieciakami do Krzysztofa wybrać, no ale widzicie, jednak tutaj dużo się podziało. No, ewentualnie dzieci Krzysztofa same zaproszą do domu w kolejnym. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. A ja wam jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.